Postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby powodują zamieranie niektórych zawodów. Coraz rzadziej ludzie decydują się na otwieranie chociażby punktów naprawy zegarków lub zakładów szewskich. No to są zawody wymierające jednak, prawda? Wypiera je jednak przemysł, produkcja, która jest bardzo nisko nakładowa. Także to są rzeczy tanie, więc zegarmistrzowie czy szewcy, jednak są to zawody już, jakby powiedzieć, unikatowe i zamierające. Rzemieślnicy zrzeszają się w cechu, który dba o ich interesy, ale zajmuje się także innymi działaniami. Cech Rzemiosł Różnych jest organizacją skupiającą rzemieślników w Okręgu Wałbrzyskim. Do cechu należą m.in. cukiernicy, fryzjerzy, piekarze, mechanicy oraz wiele innych zawodów. No w ogóle historia naszego cechu jest bardzo, bardzo długa i jakby powiedzieć, cech powstał w 1946 roku, tutaj na tych ziemiach odzyskanych. Pierwsi rzemieślnicy, którzy się tutaj przenosili czy zaczęli tutaj przybywać, to byli ludzie, którzy właśnie prowadzili usługi lub wykonywali te zawody, czy zakładali zakłady, które pomagały tym ludziom tutaj się zaadoptować. To byli piekarze, to byli cukiernicy, to byli fryzjerzy, a więc te zawody, które były potrzebne, jakby powiedzieć, do egzystencji tych miast tutaj na Dolnym Śląsku. Najbardziej zauważalny jest brak rąk do pracy w zawodach związanych z budownictwem. Cech Rzemiosł Różnych zajmuje się edukacją nowych pracowników. My jako cech, jednym z zadań naszej organizacji jest szkolenie uczniów. Posiadamy swoją prywatną szkołę zawodową na osiedlu górniczym, gdzie uczą się nasi uczniowie, czyli młodociany pracownicy. Uczą się tam zawodu w tak zwanym systemie dualnym. Część praktyczna odbywa się w zakładach rzemieślniczych, u nas w zakładach rzemieślniczych naszych członków, a część teoretyczna odbywa się w szkole. Dlatego uczeń, który po trzech latach uczenia się w naszej szkole, przechodzi tak zwany egzamin. Jest to egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej, w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej i nabywa tytuł czeladnika w danym zawodzie. W okresie Prosperity w cechu zrzeszonych było około 1200 rzemieślników. Teraz jest około 100.